Chciałbym, żebyśmy dzisiaj pomyśleli nad takim jednym pytaniem. Kim jest Jezus? Kim On tak naprawdę jest? Żył prawie 2000 lat temu w jakimś obskurnym, małym miasteczku, w państwie bez żadnego znaczenia, pod dominacją potężnego Imperium Rzymskiego. A jednak Jego życie, Jego słowa wywarły na ludzką historię większy wpływ niż życie jakiegokolwiek innego człowieka. Nikt na ludzką historię nie wywarł takiego wpływu jak osoba i słowa Jezusa. Wiecie, gdy się patrzy na ludzką historię, to się widzi wielu wielkich takich ludzi, których decyzje, myśli miały potężny wpływ na ludzkość. No chociażby ktoś taki jak Juliusz Cezar, na przykład Martin Luther, Adolf Hitler, Józef Stalin, Mahatma Gandhi. To, co mówili, głosili, jak żyli ci ludzie, jakie decyzje podejmowali, miały potężny wpływ na miliony ludzi. Bonaparte, Aleksander Wielki, Mao Tse-tung. I z łatwością mogą nam przychodzić jeszcze kolejne nazwiska. Jeden z takich cenionych magazynów, Time Magazine, napisał coś takiego o Jezusie. Wymagałoby to egzotycznej kalkulacji, aby zaprzeczyć za osobą najbardziej wpływową nie tylko w czasie ostatniego 2000-lecia, ale w całej ludzkiej historii jest Jezus z Nazaretu. Nawet dzisiejsza data jest oparta na dniu Jego urodzin. Więc podstawowe pytanie. Kim On jest? Kim jest Jezus? Co sprawia, że jest tak kimś wyjątkowym? Co sprawia, że przerasta każdą inną, nawet największą, ludzką postać? Co sprawia, że ze względu na Niego taka mała jugosłowiańska kobieta, Matka Teresa, pojechała do Kalkuty i uratowała tysiące umierających ludzi? Co takiego jest w Jezusie, że zmieniło tak bardzo życie tej kobiety? A dlaczego tak jest? I co było w Jezusie, że największe budowle, jakie zostały wybudowane na tym naszym europejskim kontynencie, zostały wybudowane ze względu na Jego chwałę? Dlaczego właśnie dla Niego? Dlaczego największe światowe dzieła sztuki stworzono właśnie ze względu na Jezusa? Dlaczego największe dzieła muzyczne są napisane na Jego cześć i na Jego chwałę? Dlaczego? Dlaczego 167 lat po tym, jak Go ukrzyżowano na krzyżu, w Imperium Rzymskim został ogłoszony jako jedynym Bogiem? Dlaczego? Co do tego doprowadziło? Co sprawiło, że Aleksander Sołżenicyn, ten, który napisał książkę Archipelag Gułag, gdy wiele lat siedział w bardzo ostrych warunkach sowieckich łagrów, napisał, że tylko myślenie o Jezusie uchroniło go od zwariowania? Co sprawia, że w momencie bólu, załamania, niepewności ludzie wołają o Jezu, a nie o Mahomecie, o Buddo, o Kryszno? Co takiego jest w Jezusie? Wiecie, 2000 lat, ponad 2000 lat od tego momentu, gdy usunęliśmy Go z naszego świata, przybijając Go do krzyża, ludzie z różnych kręgów, z różnych środowisk, z różnych kultur mówią: Jezus uwolnił mnie z nałogu. Jezus obdarzył mnie sensem życia. Jezus poskładał moją rodzinę. Uwolnił mnie od prób samobójczych. Wyciągnął mnie z dołu depresji. Wiecie, w Jego imieniu, dla Niego, ludzie rezygnują z osobistych profitów i zaczynają pomagać głodującym. To ze względu na Niego chrześcijanie założyli pierwsze sierocińce. To ze względu na Niego chrześcijanie założyli pierwsze szpitale. To ze względu na Niego ludzie zaczynają troszczyć się o tych, którzy są obok, karmiąc ich
dostarczając im również ubrania. Co takiego jest w tym Jezusie, że tak bardzo zmienia ludzkie życie? Jeżeli naprawdę chcę wiedzieć, kim jest Jezus, to myślę, że tą prawdę mogę zdobyć tylko poprzez to, że będę studiował prawdziwy materiał, wiarygodny materiał, który o nim mówi. Nie ma bardziej rzetelnego materiału, który mówi o życiu Jezusa, niż ta księga. Nie ma. Jeżeli naprawdę chcesz odkryć prawdę o Jezusie, o tym, kim jest, kim był i kim może być dla ciebie, musisz swoją uwagę skoncentrować na tej księdze, na czterech Ewangeliach. Jedna z nich, Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, zawiera takie słowa od 4 do 5 wersetu. Pamiętajmy, że mamy to główne pytanie. Kim jest Jezus? Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, 4-5 werset. W Nim, to znaczy w Jezusie, słuchaj, było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. I od 9. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był. Świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełny łaski i prawdy. W Nim było życie. A życie było i jest światłością ludzi. Innymi słowy, Jego życie, Jego osoba jest światłem dla ludzkiego życia. Jest celem i powodem życia człowieka. Tym jest Jezus. Wiemy, że prarodzice Adam i Ewa zbuntowali się przeciwko Bogu i przez to grzech stał się częścią ludzkiej rasy, ludzkiej natury. To tak, jakby twoi rodzice mieli jakąś skazę genetyczną i ta skaza genetyczna jest przekazywana, czy chcesz, czy nie, tobie jako następnemu pokoleniu. Wiesz, i bunt tych pierwszych naszych rodziców został przekazany każdemu z nas. Jak choroba genetyczna. I wiesz, i ten grzech, ten bunt sprawia, że nie możemy Bogu sprawiać radości, że czujemy się obcy wobec Niego. Że nie cieszy nas ta świadomość myślenia i bycia blisko Niego. W zasadzie ta księga powiada, że w momencie fizycznych urodzin, w tym momencie, gdy się rodzisz i fizycznie zaczynasz żyć, to ta księga powiada, że w tym samym momencie duchowo, w sferze duchowej jesteś kompletnym trupem, jesteś martwy. Rodzisz się do fizycznego życia, ale z powodu tego grzechu przekazanego przez pierwszych rodziców, ich buntu, duchowo rodzimy się martwi. Jesteśmy po prostu umarli w tej relacji między sobą a Bogiem. I Biblia powiada, że jeżeli będę trwał w stanie tej duchowej śmierci do momentu mojej fizycznej śmierci, jeżeli nic się nie zmieni w tej duchowej sferze, to gdy umrę w sposób fizyczny, znajdę się w wieczności, w której nie ma Boga. Biblia nazywa ją piekłem. Ale jest dobra nowina. Zapłatą za grzech jest śmierć, ale tu jest takie małe słowo ale. Ale darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Zapłatą za grzech jest fizyczna i duchowa śmierć, ale darem Boga
tym, co Pan Bóg chce ci dać, jest wieczne życie. A to jest możliwe tylko w jeden sposób. Poprzez uwierzenie, poprzez zaufanie Jezusowi. Pomyśl. Co musisz dodać do swojej egzystencji, żebyś tak naprawdę żył spełnionym życiem? Pomyśl o tym, jak żyjesz, w jakiej sytuacji jesteś. Co musiałbyś dodać, żebyś wiedział, że naprawdę żyjesz? Pojechać do Niemiec i znaleźć dobrze płatną pracę? To sprawi, że naprawdę będziesz żył? A może pojechać na jakąś zagraniczną wycieczkę? I to by nadało smaku twojemu życiu? A może powinieneś kupić model najlepszego samochodu? A jeżeli jesteś młody, to myślisz, jak będę miał taki najsilniejszy, najszybszy komputer, myślisz, że to uczyni, że twoje życie będzie takie spełnione? A może powinieneś zdobyć popularność? Stać się kimś sławnym i znanym? Może to sprawi, że będziesz naprawdę żył? A może powinnaś sobie kupić najlepsze, najdroższe ciuchy? A może powinieneś zacząć robić jakąś zawrotną karierę? Poślubić doskonałego małżonka? Najładniejszego faceta? Najprzystojniejszego? A może powinieneś założyć taką wspaniałą rodzinę? Myślisz, że to naprawdę, naprawdę da sens, wieczny sens twojemu życiu? Że dzięki temu naprawdę zaczniesz żyć? Chcę ci powiedzieć, że jeżeli szukasz sensu, jeżeli szukasz spełnienia, jeżeli szukasz takiego niewyobrażalnego pokoju gdzieś wewnątrz siebie, jeżeli szukasz nadziei, jeżeli szukasz radości, a nie tylko taniej takiej wesołości, jeżeli szukasz spełnionego życia, które jest wieczne, to mam jedną radę dla ciebie. Przyjdź do Jezusa. Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem i to życie, które jest w Jezusie, jest naszym światłem. I Biblia powiada, że światło świeci w ciemności i ciemność jej nie przemogła. I wiesz, gdy Jezus mówi o świetle, to dla Niego jest to symbolem prawdy, dobra, mądrości, wieczności, tego, co piękne. A gdy Biblia mówi o ciemności, to mówi o tym, co zaprzecza temu, co jest światłem. Czyli mówi o kłamstwie, o złu, o grzechu, o niemoralności, o ignorancji, o niewierze. I jeżeli był moment, że spotkałeś w swoim życiu Jezusa, to Jego światło znalazło się w twoim życiu. I teraz światło robi jedną rzecz. Gdy jest światło, to ono obnaża ciemność. Obnaża brud tego, co jest wokół tego światła. I to być może odpowiada na pytanie, dlaczego gdy na serio zacząłeś traktować Jezusa, inni się zaczęli od ciebie odsuwać. Stałeś się jakiś obcy, sam nie wiesz dlaczego. Wiesz dlaczego? Bo w twoim życiu znalazło się światło, znalazł się Jezus. I to światło, które jest w tobie, objawia złe, negatywne rzeczy w życiu tych, którzy są wokół ciebie. I dlatego ludzie odsuwają się od sytuacji, od miejsca, w którym jest światło. Ludzie żyją w ciemności, nie mając Jezusa. I jak gdy żyjesz w ciemności, to światło zaczyna ciebie razić. Przeszkadza ci światło, silne światło. Gdy w taki bardzo słoneczny dzień, jak był w piątek, wszedłbyś z takiego pełnego światła do ciemnej sali kinowej, to co się stanie w pierwszym momencie? Co się stanie? Oślepniesz. Nic nie będziesz widział. Kompletnie nic. Ale po pewnym czasie twoje oczy przywykną do tej ciemności. I po jakimś czasie będziesz mógł zacząć rozpoznawać jakieś rzędy krzeseł, tych pierwszych i tych następnych, bez większych problemów. Ale gdy film się skończy i wyjdziesz przez te drzwi z tej ciemnej sali do pełnego słońca, to co się stanie? Niczego nie będziesz widział. Znowu. Będziesz musiał szybko założyć jakieś okulary przeciwsłoneczne albo zasłonić swój wzrok. Co się dzieje? Po długim przebywaniu w ciemności twoje oczy przyzwyczaiły się do czego? Do ciemności. I światło
W ten czas światło bardzo boleśnie rani oczy. Bardziej boleśnie niż ciemność. Więc świat żyje w duchowej ciemności. Jest oddzielony od Boga. I ludzie dostosowali się do życia w ciemności. Nie widzą wyraźnie Boga, nie widzą wyraźnie siebie, nie widzą wyraźnie tego, co robią, nie widzą wyraźnie innych ludzi, ich potrzeb. Jakoś przyzwyczaili się poruszać w tym ciemnym świecie. Jakoś sobie radzą. Ale kiedy blisko ich życia pojawi się ktoś, w kim naprawdę jest światło Jezusa, które odbija to jego życie, w którym jest obecna prawość, czystość, świętość, sprawiedliwość, prawda, dobroć. Gdy to jest w tobie, dlatego że Duch Jezusa jest w tobie, to zaczyna tych ludzi, którzy są wokół ciebie, razić. Są boleśnie dotknięci i dlatego je odrzucają. Światło ujawnia ciemność grzechu, dumy, niewiary, bez sensu ich życia. I wiesz, i to boli. To bardzo boli. Tak więc świat, który nie zna Boga, unika światła. Albo ma inny sposób. Próbuje je czymś przykryć. Schować się do kościoła. Do takich miejsc, które tak naprawdę nie są obecne w codziennym życiu. A jednocześnie świat próbuje wypchnąć światło ze szkół, mediów, codziennego życia. Ale głowa do góry. Światło nie tylko ujawnia ciemność, ale światło panuje nad ciemnością. Światło nie tylko ujawnia ciemność, ale panuje nad ciemnością. Światło jest silniejsze od ciemności. Ciemność nie może wchłonąć, nie może pochłonąć, nie może zniszczyć światła. To jest niemożliwe. Wyobraźcie sobie, że znalazłeś się w bardzo małym pokoju, w którym nie ma żadnego okna. Grube ściany, tylko jedne drzwi, grube, solidnie i szczelnie zamknięte. Taka totalna ciemność. Nic nie widzisz. I gdy jesteś już w tym pokoju, wyobraź sobie, że zapalasz taką jedną, jedyną, maluteńką świeczkę. Nie da ci tyle światła, żeby oświecić cały ten pokój, ale da ci dostateczną ilość światła, żebyś mógł widzieć tą najbliższą przestrzeń, w której jesteś. I powiem ci jeszcze jedną rzecz. Z najbardziej odległego miejsca i kąta tego pokoju będzie widać ten malutki płomień. Ale wyobraź sobie, że gasisz tą jedyną świeczkę, ten płomyczek, masz taką dużą papierową torbę i pakujesz tam ciemność. Do tej torby. Zawiązujesz to, otwierasz drzwi, pełne światło słońca wpada do tego pokoju i ty teraz postanawiasz uwolnić ciemność. Otwierasz swoją torbę. I co się staje? Nic się nie staje. Bo ciemność nie jest w stanie zwyciężyć światła. To jest niemożliwe. Biblia mówi, jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej gdzieś pod korcem, ale na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak, niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Nie ukrywaj światła Jezusa, który jest w tobie, jeżeli go poznałeś. Nie chowaj się. Nie bądź przerażony ogromem ciemności, która jest wokół ciebie. Często będąc przerażeni, chowamy swoje światło. Boimy się tego, że zostaniemy odrzuceni, uznani za jakiegoś religijnego maniaka albo zgreda. A może światło, jakie jest w tobie, chowasz pod kloszem niewiary. Wydaje się, że twoja rodzina, twoi sąsiedzi, przyjaciele i tak się nie nawrócą. Zaczynasz wątpić, czy rzeczywiście jest tak, jak człowiek nie przyjmie Jezusa, to znajdzie się w wieczności bez Boga, w piekle? Czy naprawdę tak jest? I gdy tak myślisz, gasisz światło, które jest w tobie. Może wątpisz,
Co taki jeden mały płomyczek światła może zmienić? Czy to ma jakieś... Co to ma moja odrobina świadectwa? Moja odrobina znajomości Biblii? Co to może zmienić w życiu ludzi, którzy są wokół mnie? Gdy tak myślisz, to posłuchaj. Gdybyś taki letni, ciepły dzień, pod wieczór, mieszkał gdzieś w jakimś domku letniskowym i zapaliłbyś tam na werandzie lampę. Nie, to już musi być noc. Zapalisz lampę w nocy, w taki ciepły wieczór, to co się stanie, jak ją zapalisz? Wszystkie latające stwory zaczną się zlatywać do tej jednej lampy. Różne komary, ćmy i różne inne takie latające stworki. I nie otwieraj w tym czasie okien ani drzwi swojego domku i nie zapalaj w nim światła. Bo jak zapalisz swoje światło, to ci wszyscy towarzysze bardzo szybko wprowadzą się do twojego domu. Zgadza się? Nie będziesz musiał ich wpychać, przyciągać, wymuszać, żeby tam się znalazły. One same przylecą. Dlaczego? Dlaczego? Bo światło jest czymś atrakcyjnym dla nich. Chociaż żyją w ciemności, to jednak to, co ciągnie ich, to światło. I nie myśl w ten sposób, że ludzi nie ciągnie światło. Ludzie są głodni światła, dlatego że żyją w ciągłej ciemności. Ludzie dzisiaj żyją otoczeni ciemnością. I nie jest dla nich atrakcyjnym to, żeby się znaleźć jeszcze większe, jeszcze ciemniejsze ciemności. To naprawdę ich nie pociąga i nie kręci. Ich pociąga światło. Pozwól, by twoje światło świeciło. Podnieś je wysoko. Nie chowaj swojego światła. Nie musisz mieć wspaniałego świadectwa. Nie musisz znać jakichś formułek ewangelizacyjnych. Masz być autentyczny, szczery i nie wstydzić się Jezusa. Opowiadać Ewangelię całym swoim życiem, a jeżeli będzie potrzeba, to nawet możesz użyć do tego swoich słów. Ale musisz zrobić jedną rzecz. Włączyć światło. Działo się to prawie 80 lat temu. W Warszawie jeszcze są takie ulice, na których pozostały lampy gazowe. I była taka niania, która opiekowała się małym chłopcem. Już przyszła taka pora, że powinien pójść spać do łóżka. I gdy niania powiedziała: Robert, już trzeba iść do łóżka, on jej w ogóle nie usłyszał. Stał przy oknie i wpatrywał się bardzo intensywnie w coś, co działo się poza tym oknem. I ta niania cicho do niego podeszła i zapytała: Robercie, na co tak patrzysz? A mały chłopiec, ciągle nie mogąc oderwać wzroku od człowieka, który szedł z takim specjalnym jakimś instrumentem, którym zapalał pochodnią te lampy uliczne, powiedział: Nianiu, ten pan robi dziury w ciemności. Ty i ja nie zmienimy świata, w którym żyjemy, ale możemy zrobić z nim porządne dziury. Porządne dziury dla Jezusa i dla Jego Królestwa. Włącz światło. Nie wstydź się tego, kim jest dla ciebie Jezus. Wiesz, żyjemy w świecie, który tak naprawdę zbliża się do końca. Coraz bardziej będzie się pogrążał w większym bałaganie, chaosie, wyuzdaniu, bezwzględności, pornografii, w terroryzmie. To będzie tego coraz więcej. Coraz więcej będzie bezwzględności i buntu w ludziach, coraz więcej egoizmu. Ludzie będą coraz bardziej odrzucali Boga. Ale właśnie w takim świecie tacy prości ludzie jak ty i ja, dzięki temu, że mamy w sobie światło Jezusa, mamy ducha Jezusa, nie przegramy. Bo ciemność nie może zwyciężyć światła. Świat będzie się pogrążał w niewyobrażalnej ciemności. Ci, którzy są z nas starsi, myślę, już coś z tego czują.
jak bardzo zmienił się świat, który jest dzisiaj, od tego, który był 40 lat temu. Będzie jeszcze gorzej. Ale Biblia powiada, że pomimo tej niewyobrażalnej ciemności będą ci, którzy zwyciężą ten świat dzięki krwi baranka i dzięki swojemu świadectwu. Wiesz, i świat, ludzie, którzy nie znają Boga, bo gdy mówię świat, to mówię o ludziach, którzy nie znają Boga, będzie widział przyjaciół, współpracowników, mężów, dzieci, którzy przedtem byli zbuntowani, egoistyczni, dbający tylko o swój własny interes albo o swoje nałogi. I będą obserwowali to, jak nagle zostali zmienieni przez moc światła. Będą kimś zupełnie innym. I w pośrodku światowej depresji, zamieszania, wojen, globalnego terroryzmu, pośród coraz większego okrucieństwa i bezwzględności, ci ludzie, w których życiu jest Jezus, gdy będą skonfrontowani z nieuprzejmością, będą uprzejmi. Gdy będą zderzeni z podłością, pozostaną dobrzy. Skonfrontowani z nienawiścią, zachowają miłość. Zderzeni z egoizmem, obojętnością, okażą troskę i zaufanie. Nie dlatego, że oni tacy są, ale dlatego, że jest w nich życie Jezusa, jest w nich światło. W świecie, w którym idolami są sportowcy, muzycy, gwiazdy filmowe, politycy, w którym bardzo często brakuje moralności, prawości, uczciwości, a nawet takiej ludzkiej przyzwoitości, w świecie, w którym się wydaje, że już nikt niczego nie popiera poza swoim własnym interesem i egoizmem, swoimi prawami, swoimi racjami. W świecie, w którym się idzie w każdej dziedzinie na kompromis, byleby tylko osiągnąć coś, co się nazywa sukcesem. W takim świecie. W świecie, w którym mój egoizm, to co mogę wydrzeć, staje się większe od wartości jakichkolwiek zasad. W świecie, w którym bardziej dbamy o to, co myśli większość, niż o to, co mówi Bóg. W świecie, w którym już nie ma absolutów. W świecie, w którym robi się to, nie to, co dobre, ale to, co przynosi mi zysk. Albo to, co mi się opłaca, albo to, co daje mi przyjemność. W świecie, w którym charakter już się dłużej nie liczy. W takim świecie. Świadectwo jednego człowieka żyjącego dla Chrystusa ma niesamowitą moc. Ma porażającą moc. Jak mały płomyk świecy w totalnie ciemnym pokoju. Ty możesz być takim światłem. W swoim domu. W swojej klasie. W swojej pracy. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Jest, nie ma światła dla bogatych, a innego światła dla biednych. Światła, które jest dla mądrych, albo światła, które jest dla mniej wykształconych. Nie ma światła dla ludzi w Afryce, albo światła innego dla ludzi w Europie. Jest tylko jedno światło. Jest jedno światło dla całego świata, w każdym czasie, dla każdego człowieka. I wiesz, jak brzmi imię tego światła? Jezus Chrystus. Ta prawda, którą ci zwiastuję, nie jest naszym pomysłem, nie jest jakąś ideą. To sam Jezus powiedział: ja jestem drogą. Ja jestem prawdą. Ja jestem życiem. I słuchaj, nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Wiesz, albo przyjdziesz do Boga przez Jezusa, albo w ogóle do Niego nie przyjdziesz. Biblia jasno stwierdza, cytuję, i nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia przez pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Jest tylko jedno imię. I to imię brzmi Jezus. Kim jest Jezus?
Jezus jest Bogiem, który uczynił siebie widzialnym dla człowieka. To jest Jezus. Chcesz wiedzieć, jaki jest Bóg? Chcesz wiedzieć, jaki jest Ojciec w niebie? Patrz na Jezusa. Jaki jest Syn? Taki jest Ojciec. Nie muszę i ty nie musisz żyć w ciemności. Jezus jest światłem. Jest światło. Ojciec nie mógł być w pracy, więc zabrał część swojej roboty do swojego domu i chciał tam popracować wieczorem, ale miał takiego małego chłopaczka i on po prostu nie dawał mu popracować. Bez przerwy go rozpraszał. I ojciec chciał jakoś zająć czymś tego swojego chłopaka i dał mu kartkę, coś do pisania i powiedział: narysuj mi psa. I myślał, że jak da mu takie zadanie, to będzie miał dłuższą chwilę na to, żeby spokojnie pracować. Ale po 2 minutach chłopiec był już z kartką i z rysunkiem, na którym była jakaś patykowata postać psa. I mówi: już jest gotowe. Ojciec ciągle chciał pracować i pomyślał, no co mu tu dać? I powiedział: no teraz mi słonia narysuj. Myślał, jak postawi go przed większym zadaniem, to chłopcu zajmie to więcej czasu. Po 2 minutach chłopak jest z powrotem z obrazem słonia. Potem były dinozaury, pająki, różne stwory. Nie mógł się uwolnić od tego chłopaka, by popracować. I w końcu wpadł na genialny pomysł. Powiedział: to jest ostatnia kartka. Namaluj mi Boga. Chłopiec wziął kartkę i ostro się zabrał do roboty. Ojciec myślał, że będzie miał pół godziny spokoju. Po 2 minutach chłopiec był z powrotem. Z obrazem Boga. Ojciec powiedział: chłopcze, nikt nie wie, jak wygląda Bóg. I chłopiec powiedział: no to od tej pory już będą wiedzieli. Ale wiesz, jest inny ojciec, który poprosił swojego syna, ażeby namalował jego obraz. Poprosił Jezusa, by to zrobił. I nie namalował go za pomocą papieru i kartek, ale za pomocą swojego życia, swojego cierpienia i swojej śmierci, swojej krwi. Obraz jest wierną, dokładną repliką tego, kim jest Ojciec. Znasz Jezusa? Takiego Jezusa, który objawia Ojca. Jest światło obecne w twoim życiu. Wiesz, tu nie ma wyboru takiego pomiędzy. Albo jest w tobie światło, albo jest w tobie ciemność. Czy naprawdę masz w swoim sercu Jezusa? Czy go kochasz? Czy jest kimś najważniejszym? Czy jest kimś, kto przyniósł ci przebaczenie? Czy jest kimś, kto uwolnił ciebie od bałaganu, którego dokonałeś w swoim życiu? Czy jest tym, do którego kierujesz swoje pierwsze myśli, gdy budzi się nowy dzień? Czy jest tym, któremu dziękujesz za kolejną kromkę chleba, kolejną szklankę wody? Czy Jezus jest dla ciebie życiem? Kim jest dla ciebie Jezus? Ten tekst na początku przeczytany powiedział: tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo, albo inaczej moc, stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. I moje pytanie: czy był taki moment, kiedy otworzyłeś się i przyjąłeś Jezusa do swojego serca? Czy otworzyłeś się na Niego i na to światło, które On wnosi? Jeżeli nie, żyjesz w ciemności. Żyjesz życiem, w którym nie ma nadziei. Żyjesz życiem, w którym będziesz odnosił porażki. Bo jest niemożliwe, żebyś chodził w ciemności i się nie potykał. Potrzebujesz światła. Potrzebujesz mocy, która będzie silniejsza od twojego charakteru. Od zła, które jest w tobie. Potrzebujesz po prostu Jezusa. Bez Niego nie da się żyć spełnionym życiem. Pochylmy nasze głowy. Chciałbym poprosić te osoby, które jeszcze nigdy nie otworzyły się przed Jezusem, wyznając Mu swój grzech i dziękując za krzyż i zapraszając do swojego wnętrza.
żeby, jeżeli chcesz tej zmiany, żeby Bóg dokonał oczyszczenia, przemiany twojego życia, żeby rozprawił się z twoim grzechem. Będę prosił cię, żebyś na chwilę podniósł swoją dłoń. Nie staniesz się częścią tej wspólnoty przez taki gest. To nie znaczy, że zostaniesz zbawiony przez taki gest. Ale to będzie oznaczało jedną rzecz. Że przyznajesz się do tego, że jesteś w ciemności. I że potrzebujesz światła. I chcesz się otworzyć na Jezusa. Chcesz Mu wyznać swój grzech. Chcesz Mu naprawdę po raz pierwszy w swoim życiu w świadomy sposób podziękować za krzyż. I za to, co dla ciebie zrobił. Dlatego, że cię kocha. Gdy sobie tak siedzimy, mamy opuszczone głowy, czy jest ktoś, kto chciałby dzisiaj w ten sposób powiedzieć: Boże, potrzebuję ciebie. Jezu, przychodzę. Daj mi twoje światło, daj mi twoje życie. Nie chcę dłużej być w ciemności. Czy jest ktoś taki? Jeżeli tak, na moment podnieś swoją dłoń. Będę się z tobą modlił. Niech Bóg cię błogosławi. Bóg widzi twoje wnętrze. Bóg widzi twoje serce. Czy jest jeszcze ktoś, do którego Pan Bóg mówi? Możecie opuścić swoje dłonie. Czy jeszcze jest ktoś? To nie zależy od wieku, w jakim jesteś. Wczoraj słyszeliśmy świadectwo dziewczyny, która ma 12 lat. Była w ciemności. Jeszcze raz zapytam. Czy jeszcze jest ktoś, kto chciałby powiedzieć tak dla Pana Jezusa, dla Pana Boga? Chcę mieć tego Jezusa, o którym mówiłeś. Niech Bóg cię błogosławi. Niech Bóg cię błogosławi. Czy jeszcze jest ktoś? Powstańmy do modlitwy. Ojcze, chciałbym ci podziękować za Jezusa. Panie Jezu, dziękuję ci, że wykonałeś wolę Ojca i dziękuję ci, że opuściłeś chwałę i potęgę niebios i stałeś się jednym z nas. Panie, dziękuję ci, że teraz już nie muszę zgadywać, jaki jest Ojciec. Ale dziękuję ci za twoje życie, Panie, i dziękuję ci, że tak mocno kochasz. Nie tylko mnie, ale każdego, Panie, z nas, że nie zatrzymał ciebie nawet krzyż. Panie, dziękuję ci za twoją śmierć na krzyżu. Dziękuję ci za twoje przebaczenie. Panie, dziękuję ci, że jesteś sensem mojego życia. I Panie, dziękuję ci, że jesteś światłem nie tylko pojedynczych ludzi, ale jesteś światłem dla każdego człowieka. Panie, i miałem przywilej dzisiaj zwiastowania o tobie, Panie. I ty widzisz tych ludzi, którzy są w ciemności. Panie, którzy potrzebują zmiany. Panie, ty wiesz, że ani ja, ani nikt z nas nie potrafi tej zmiany zrobić, ale ty potrafisz. Panie, modlę się o te osoby, by były gotowe wyznać swój grzech przed tobą, Panie. Panie, by się nie ukrywały, ale żeby przyniosły ten brud swojego życia, Panie, to swoje zagubienie, ten swój bezsens do ciebie, Panie, tam, gdzie jest światło. I żeby to twoje światło, Panie, zniszczyło ciemność, która była do tej pory w ich życiu. I dziękuję ci, że, Panie, twoja krew jest dostatecznie silna, żeby rozprawić się, Panie, ze złem, z grzechem i z wpływami diabła, które są obecne w naszym życiu. Panie, dziękuję ci za te osoby, że poruszasz ich sumienia. Panie, już dość długo i dostatecznie długo były w ciemności. Dziękuję ci, że możesz to zmienić i że chcesz to zmienić i masz moc, by to zrobić. Panie, modlę się o ich szczerość w wyznawaniu swoich grzechów tobie i taką szczerość w otwarciu się na ciebie jako Pana i Zbawcę. Błogosław tych ludzi dla swojej chwały. Amen.